Archipelag był kiedyś nieznany, poza zasięgiem człowieka. Izolacja stworzyła unikalny ekosystem. Ten ekosystem przyczynił się do powstania nowych gatunków. A zwierzęta pozbawione drapieżników przystosowały się do surowych warunków. W zgodzie z prądami oceanicznymi i wiatrami, tutejsze organizmy dostosowały się i przetrwały. Pewnego dnia spokój archipelagu został zakłócony. Współistnienie przyrody i ludzi. Czy była to iluzja wymyślona przez ludzi? W surowej, nietkniętej przyrodzie leży niepokojąca prawda o Galapagos. Galapagos na krańcu świata, część trzecia. Koegzystencja. Czy jest możliwa? Ten pierwotny archipelag leży około 1000 kilometrów od stałego lądu Ekwadoru. Nienaruszona natura zachowuje swoje piękno i wspaniałość. Mimo bezwzględnego prawa natury, organizmy współistnieją tu, polegając na sobie nawzajem w celu przetrwania. Jest to jedno z niewielu miejsc na Ziemi, gdzie można spotkać nienaruszoną przyrodę. Około 20% organizmów morskich na Galapagos to endemity. Podobnie jak około 97% gatunków ssaków lądowych i gadów. To znaczy, że tutejsze organizmy są unikalne. Wśród pięciu wysp na Galapagos zamieszkanych przez ludzi, Izabela, która jest największa, jest dwa razy większa od Jeju. Po przybyciu na wyspę witają nas jej dawni mieszkańcy. Są oni niewzruszeni zbliżającymi się ludźmi. Piękne. Powinny się nas bać. Pięknie. Tu jest naprawdę bardzo ładnie, bardzo naturalne. Podoba nam się. Niebezpieczeństwo czai się wszędzie tam, gdzie są ludzie. Podczas gdy zwierzęta są czujne, ludzie też są niespokojni. Turyści bardzo uważają, by nie niepokoić śpiących legwanów.
Tutejsze zwierzęta ewoluowały bez drapieżników, więc nie wykształciły strachu przed ludźmi. Nie zawsze wybierają skały wulkaniczne. Mogą żyć wszędzie tam, gdzie mają dostęp do słońca. Dok zawsze jest zasypany lwami morskimi. Zajmują ławki niezależnie od tego, czy są tam ludzie, czy nie. Szczenięta poniżej roku życia otrzymują składniki odżywcze z mleka matki. Działają instynktownie, bez względu na to, gdzie się znajdują. Być może dlatego, że nie przychodzi im do głowy, że człowiek może je skrzywdzić. Jest to miejsce pokojowego współistnienia. Nawet gdy blokują wejście do biura, mieszkańcy uważają to za drobną, codzienną niedogodność. Zdarzają się niebezpieczne sytuacje, ale ludzie są do nich przyzwyczajeni i zwalniają. Mimo że sytuacja jest przerażająca, lew morski jest niewzruszony i nieporuszony. Przegania intruzów, którzy wkraczają na jego teren. Wydawało się, że jest gotowy zaatakować intruza, ale po prostu zawraca. Kierowcy doskonale wiedzą, jak przeganiać lwy morskie z dróg. Lwy morskie można spotkać w całym mieście. Dlaczego lwy morskie opanowały miasto, skoro powinny być na plaży? Linia brzegowa wyspy jest wystawiona na działanie gwałtownych fal. Z tego powodu jest tu wiele klifów, które nie są odpowiednie dla lwów morskich. Płaskie plaże zostały już opanowane przez ludzi. Spokojne wody przybrzeżne, odpowiednie dla szczeniąt, stały się atrakcją dla ludzi. Lwy morskie zrezygnowały ze swojego siedliska, więc ludzie muszą zapłacić za to cenę. Muszą znosić niedogodności. Z jakiegoś powodu ludzie nie mogą wejść do wody. Jako pierwsze pojawiły się lwy morskie. To uczciwe, bo kiedyś to one rządziły tymi wodami. Jeden blokuje schody do morza, a dwa inne zagradzają wejście do wody. Mogą sobie spokojnie popływać zupełnie sami. Ludzie poddają się i zawracają.
Zdarza się to od czasu do czasu wzdłuż wybrzeża. Ten leży, blokując dok. Jest to utrudnienie dla ludzi. Muszą dostać się do doku, aby wejść na łódź, ale niestety nikt nie może ani wysiąść, ani wsiąść. Łódź w końcu zawraca. Ze względu na tę sytuację instalowane są płoty i kraty, aby utrzymać lwy morskie na zewnątrz i ułatwić ludziom poruszanie się. Ale jest plaża zarezerwowana tylko dla lwów morskich. Tutaj mogą się zrelaksować, wolne od ingerencji człowieka. Ale zawsze pojawiają się problemy. Co może być tym razem? Muszą wymyślić, jak odzyskać kapelusz. Używają patyka, ale bezskutecznie. Ostatecznie przeganiają lwy morskie i z powodzeniem odzyskują kapelusz. Aby uciec od zwierząt na Galapagos, turyści zapuszczają się w głąb lasu. Szlak wodny, który ciągnie się przez las, jest krystalicznie czysty. To musi być raj na ziemi. Nie ma tu lwów morskich, na które muszą uważać, ponieważ las znajduje się daleko od wybrzeża. Lwy morskie, które opanowały plażę, korzystają z południowej przerwy. Gdy zmęczą się pływaniem, czasem odpoczywają na zadokowanych łodziach. Są tam przytulne zakątki, w których doskonale się mieszczą. Środowisko wolne od drapieżników to nie jedyny powód, dla którego lwy morskie nie boją się ludzi. Ich długa koegzystencja z ludźmi też odegrała pewną rolę. Miejscowe dzieci wołają nie kogo innego jak szczeniaka lwa morskiego. Dla tych dzieci, które nie mają wielu zabawek, szczeniaki są zabawnymi towarzyszami. Wydają się ostrożni, ale wiedzą też, że nie zrobią sobie nawzajem krzywdy. Role się odwróciły. Lew morski goni teraz dzieci. Lwy morskie opanowały też plaże, na której są ludzie. Czy te zwierzęta wiedzą, że turyści to goście?
nie zwracają uwagi na plażowiczów. Wraz z powstaniem miasteczka i napływem turystów zmieniło się również życie tutejszych zwierząt. Łatwiej znaleźć pożywienie. A także czystą wodę. Wystarczy, że pojadą do miasta. Bez względu na to, jak dobrze dba się o środowisko, wszędzie, gdzie żyją ludzie, są śmieci i zanieczyszczenia. Lew morski bawi się śmieciami w rzece zanieczyszczonej ściekami. Niektóre lwy morskie są krzywdzone przez ludzi. Ta blizna po sidłach pokazuje, że musiało to być bolesne. Tam, gdzie mieszkają ludzie, wcale nie jest bezpiecznie. Zwierzęta są zawsze narażone na niebezpieczeństwo. Hak dla ryb wbija się tak głęboko, że niełatwo go usunąć. Czy wreszcie rozumieją niebezpieczeństwa tego miejsca? Rzeka w mieście, która wypływa do morza, jest zanieczyszczona. Ryby wypływają na powierzchnię, szukając tlenu. Przyczyną jest gwałtowny wzrost ilości ścieków z powodu ludzi. Zwierzęta z Galapagos ponoszą tego ciężkie konsekwencje. XXI wiek stawia nowe wyzwania przed zwierzętami, które przystosowały się do surowych warunków przez setki milionów lat. Tłoczące się na plaży lwy morskie zasypiają, narażone na światło miasta. Niektóre odrywają się od stada i znajdują wygodniejsze miejsca, ale budzą się od ulicznych hałasów. Niektóre zapuszczają się w odległe rejony miasta, by uciec od światła i hałasu. To też jest rzeczywistość Galapagos. Gdy nastaje dzień, lwy morskie zaraz po przebudzeniu wyruszają w morze w poszukiwaniu pożywienia. Żyją w koloniach składających się z samców i ich haremów. Samce muszą nieustannie walczyć w obronie swoich terytoriów. Są pokryte skaleczeniami, które noszą jak odznaki. W okresie godowym siedzą nad wodą i przeganiają konkurentów rywalizujących o ich terytoria. Ten samiec tutaj rządzi i chroni 30 samic i ich młode. Okres ciąży wynosi 12 miesięcy, więc większość samic rodzi podczas sezonu godowego. Pępowina jest nadal przyczepiona do tego nowo narodzonego szczeniaka. Thank you.
Podobnie jak matka, to szczenie będzie żyło bez strachu na Galapagos. Szczenięta muszą się wspólnie bawić, gdy mają miesiąc. Kiedy ich rodzice idą na polowanie, wędrują, uczą się pływać i rozwijają umiejętności społeczne. To szczenie, które jest chudsze od rówieśników, wydaje się nie mieć przyjaciół. Szuka swojej matki za pomocą dźwięku i zapachu. Lwy morskie bezwzględnie odganiają tych, którzy nie są z ich grupy. Szczeniak próbuje odpocząć, zmęczony próbą odnalezienia zaginionej matki, ale zostaje przegoniony. Nie jest mile widziany poza terytorium swojej grupy. Szczeniak jest wyczerpany. Jego rodzice mogli zginąć. Młode lwy morskie żywią się mlekiem matki, które zostawiają za sobą swoje młode w wieku od 2 do 5 lat i podróżują daleko w poszukiwaniu pożywienia. Jeśli matka nie znajdzie pożywienia i nie wróci lub umrze, szczeniaki nie mogą znaleźć nowej matki, więc zostają porzucone i zaniedbane. Następnego dnia szczenie, które szukało matki, zostaje znalezione bez życia na plaży. Matka lwa morskiego wącha je, a następnie odwraca się. To nie jest jej szczenie. Inna matka robi to samo. Straciwszy rodziców, szczenie zmarło z głodu. Było zbyt słabe, by przeżyć samodzielnie. Jest to jedyna rzecz, którą człowiek może zrobić. Populacja lwów morskich z Galapagos gwałtownie zmniejszyła się w ciągu ostatnich 5 lat. Wiele z nich ginie w wypadkach. Z powodu czerwonego koloru, kraby Sally Lightfoot są tym bardziej widoczne na tle wulkanicznych skał. Potężne fale są dla nich największym wyzwaniem. Nieważne jak wysokie są fale, zadaniem kraba jest wytrzymać i przetrwać. Ich los zmienia się jednak na wyspach zamieszkanych przez ludzi. Muszą być oportunistami. Muszą zręcznie unikać ludzi, by móc się pożywić.
Wystarczająco precyzyjnie, by złapać pasmo włosów, mają doskonałe zmysły, które wykrywają subtelne wibracje. Dźwięk ludzkich kroków jest dla nich poważnym wyzwaniem. Nawet w głębi lądu, który wydaje się daleko poza utartym szlakiem, zbudowano drogę. Tutaj żyje główny obrońca ziemi na Galapagos, żółw olbrzymi. Żółw reaguje tak, jakby coś zobaczył. Żółwie żyły z dala od zagrożeń na archipelagu. Dlatego jest to tak niepokojące, jak spotkanie z drapieżnikiem, który żerował na nich dawno temu. Wyżyny są zawsze zielone dzięki mrzawce i mgle. Bujna roślinność pozwala zapomnieć, że jest to wyspa wulkaniczna. Po drugiej stronie lasu leży rozległy fragment łąki. Okazuje się, że są tu siatki wykonane przez człowieka. Jest to pastwisko dla bydła. Takie rancze są na każdej wyspie zamieszkałej przez ludzi. Krowy nie są endemiczne dla Galapagos. Zostały tu sprowadzone dla mięsa. Zwierzęta z Galapagos są narażone na choroby i szkodniki roznoszone przez gatunki nieendemiczne. Ludzie są niezwykle zaradni. Nawet odległa wyspa oddalona o 1000 kilometrów od stałego lądu ma wszystko. Droga przecinająca wyżynę łączy się z miastem. Populacja ludzka na Galapagos liczy prawie 25 tysięcy osób. Od lat 90. ubiegłego wieku stale rośnie. W glebie wzbogaconej popiołami wulkanicznymi uprawia się różne rośliny. To jest maniok, słodki ziemniak Ameryki Południowej. Maniok jest łatwy do ugotowania, więc jest ulubioną potrawą wśród miejscowych. Pomarańcze są najpopularniejszym owocem na Galapagos. Drzewka pomarańczowe można znaleźć przed każdym domem i wzdłuż dróg. Ze względu na ich obfitość, pomarańcze mogą być zbierane w każdym miejscu. Ludzie często zrywają przydrożne pomarańcze.
Są też ludzie, którzy uprawiają i sprzedają pomarańcze. Tutaj są zbierane. Widzisz to? Jest dojrzała. Ta jest zbyt zielona, a ta jest dobra. Ta jest niedojrzała. Pomarańcze na Galapagos są bardzo słodkie. Lekko niedojrzałe są preferowane na targach. Pomarańcza jest również rośliną nieendemiczną, która została wprowadzona na Galapagos. Takich gatunków jest ponad 800. Ta jest obita. Problemem są produkty uboczne powstające podczas gnicia tych roślin. Stanowią one wyzwanie, które nie istniało na Galapagos. Gnijące owoce są pożywką dla robaków. Muchy takina i mrówki to największy problem dla Parku Narodowego Galapagos. Śmiertelność wśród młodych ptaków zarażonych larwami wynosi aż 100%. Jest coraz więcej owadów zagrażających endemicznym gatunkom. Bez rywali i drapieżników gatunki nieendemiczne agresywnie się rozmnażają. Tak długo jak rośnie liczba turystów i import owoców i warzyw, rozwiązanie problemu z insektami wydaje się niemożliwe. Chociaż Galapagos pełne natury, tutejsze pomidory nie są ekologiczne. To też jest spowodowane nieendemicznymi owadami. Ten robak powstrzymuje wzrost pomidorów. To jest właśnie ten robak. Jeśli nie będziemy uważać, robaki zjedzą wszystkie pomidory. Gdy już zaatakują, czynią uprawę bezużyteczną, więc trudno jest uprawiać ją bez pestycydów. Komary i inne owady lubią pomidory, paprykę, ogórki i arbuzy. Mamy dużo mączlików, dlatego używamy pestycydów. Uprawy rolne gromadzone są na targu, który jest niczym magazyn żywności, utrzymujący rosnącą liczbę mieszkańców i turystów. Można tu znaleźć zarówno lokalnie produkowane, jak i importowane warzywa i owoce. Uprawy są czasem transportowane z innych wysp. Jest to korytarz, przez który przechodzą wszystkie nieendemiczne uprawy. Galapagos odwiedza 220 tysięcy turystów rocznie. Archipelag może przyjąć rocznie 12 tysięcy osób.
Przyjmując prawie 20-krotnie więcej odwiedzających niż jest w stanie udźwignąć, ekologia archipelagu straciła zdolność do regeneracji, a liczba odwiedzających rośnie o 7% każdego roku. Na wszystkie wyspy można się dostać łodzią lub samolotem, a to znacznie skraca czas podróży. Park Narodowy stanowi 97% powierzchni archipelagu. Tylko 3% archipelagu jest zamieszkany przez ludzi. Domy zbudowane są na wulkanicznych skałach. Po bliższym przyjrzeniu się sytuacja jest o wiele bardziej tragiczna. Ziemia jest wszędzie popękana. Domy budowane są na pękających skałach. Czy są bezpieczne? Na wyspie Izabela jest od 60 do 120 wstrząsów, które występują codziennie, ale nie są odczuwane przez ludzi. Z powodu wstrząsów budynki, które nie są zbudowane na skałach, powoli toną. Nie ma zagrożenia, jeśli budynki są zbudowane na litych skałach. Wtedy są bezpieczne. Na każdej wyspie intensywnie buduje się obiekty turystyczne. Większość drewna do budowy jest sprowadzana. Jednak import wszystkich materiałów budowlanych jest niewykonalny. Skąd więc pochodzi? Koparka zaczyna nabierać pokruszoną skałę w strefie lawy. Wtedy ciężarówka odjeżdża. Jest tu kolejny zakład. Gdy wrzuci się tu pokruszone skały wulkaniczne, ta maszyna oddziela duże skały od piasku. Piasek wulkaniczny jest materiałem budowlanym najwyższej klasy. Kopanie i oddzielanie piasku odbywa się w Parku Narodowym. Wulkaniczne skały są cięte w bloki. Skała wulkaniczna powstała w wyniku spotkania gorącej lawy i zimnej wody. To geologiczne dziedzictwo Galapagos, które trzeba ocalić. Odsłonięte pod palącym słońcem solnisko powstało ze zgromadzonej wody morskiej. Miejskie ścieki zaczęły przesączać się do solniska. Niegdyś czysta woda zaczęła się zmieniać. Dobra matki natury powoli tracą swoją moc. Większość mieszkańców miasta pracuje w turystyce.
Wyspa jest przepełniona ponad 40 tysiącami budynków i udogodnień przeznaczonych dla turystów. Sprowadzane psy i koty krzywdzą endemiczne zwierzęta, stwarzając kolejny problem dla archipelagu. Wraz z budową szerokich dróg, co roku giną tysiące zwierząt. Legwany ryzykują życie, by pójść do miasta. Dlatego, że jest tu jedzenie. Legwan znalazł kilka ości ryb. Legwany przeszukują śmieci, aby znaleźć pożywienie. W związku z tym, to co najczęściej zbierają, to niejadalne plastikowe odpady. Jednak walki wybuchają nawet z tego powodu. Lew morski wije się z bólu. Musiał zjeść coś szkodliwego. Strażnik Parku Narodowego używa dźwięków, aby poprowadzić szczenie fokarium. Ma trudności z odnalezieniem drogi, jakby nie widziało. Jedno oko jest zapadnięte do środka. Z wielkim trudem wyczuwa drogę do wody. Ale nie jest to morze, tylko rzeka pełna śmieci. Wkłada głowę do wody, aby zmniejszyć ból w oku. Ale brudna woda tylko zaostrza ból. Dwa dni później szczeniak lwa morskiego zginął w tej rzece. Ludzie odwiedzają Galapagos, aby zobaczyć rzadkie cuda natury. Ale w tym tempie mogą stać się ostatnimi ludźmi, którzy zobaczą Galapagos, zanim zginie. Wciąż jest tu pięknie. Gdy nadchodzi noc, Galapagos się zmienia. Miasto ożywa w nocy. Wtedy turyści wracają z morza i innych wysp. Stoły są zawsze zastawione świeżym połowem z morza.
Pierwotny archipelag odcięty od reszty świata już nie istnieje. Stracił moc regulowania rosnącej populacji ludzkiej. Surowa, nietknięta przyroda może być iluzją wymyśloną przez ludzi. Przyroda, którą widzimy teraz, jest tworem człowieka. Izolacja zamieniła archipelag w raj dla różnorodnych form życia. Prawo natury jest bezlitosne. Brak możliwości współistnienia oznacza zagładę. W takim razie, jak długo jeszcze będzie tu spokój? Udźwiękowienie wersji polskiej na zlecenie Abvision Studio. Tłumaczenie Barbara Ćwikła. Czytał Piotr Warszawski.